Witam serdecznie w kanale Z misją na Marsa. Ja nazywam się Klaudia Byś, a moim gościem specjalnym jest pan trener Tadeusz Pawłowski. Dzień dobry pani. Proszę nam powiedzieć, jak wyglądała pana przygoda z piłką nożną. Jak to się wszystko zaczęło? Myślę, jak w tych czasach wszyscy chłopcy zaczynali, czyli na podwórku. Później ciekawa rzecz, wychowałem się na ulicy Kruczej, czyli od drugiej strony stadionu przy ulicy Oporowskiej. Czyli przez górkę Pafawak miałem dwa kluby. Klub Pafawak Wrocław, mały klubik robotniczy i Wielki Śląsk już w tych czasach. Wszyscy chłopcy poszli do Pafawagu, ja z nimi. I tak moja kariera zaczęła się od trampkarzy, czyli w wieku 10 lat w Pafawagu Wrocław. A rodzice wspierali pana na początku swojej kariery? Tak, tato chodził na wszystkie moje mecze, chociaż nie bardzo lubiłem, jak ktoś oglądał z rodziny moje mecze, ale tak to się wszystko odbywało, że mecze drużyn młodzieżowych albo odbywały się w niedzielę, czyli już jak wstawałem rano, miałem przez tatę buty wyczyszczone do grania, miałem przygotowane śniadanie, później mecz. No i tato oglądał mecz i w każdym meczu, kiedy dyskutowaliśmy o nim, byłem dla niego najlepszym zawodnikiem na boisku. No tak chyba powinno być. Tak. Ja również w tej chwili dużo rozmawiam z rodzicami młodych piłkarzy i też im radzę, żeby bardzo pozytywnie mówili o grze swoich dzieci. Wspierali swoje dzieci w tych pierwszych krokach, bo to chyba jest najważniejsze. Dokładnie tak, bo dziecko potrzebuje wsparcia nie tylko od rodziców, ale również od trenera. Dlatego bardzo, bardzo ważną rzeczą jest, żeby był ten pozytywny przekaz, żeby nie było nerwowości i dziecko najpierw bawiło się grą w piłkę. Jest pan obecnie wzorem do naśladowania dla młodych piłkarzy. A czy miał pan taką osobę w młodości, na której się pan wzorował? Kto był pana idolem? Na pewno przede wszystkim zawodnicy z Polski, bo no, to nie było tak jak dzisiaj, że było tysiące mediów, dużo programów i można było w Polsce oglądać Barcelonę, Manchester United czy Real Madryt. Ciężko było, żeby zobaczyć Mistrzostwa Świata. Na pewno słyszałem o Pele, słynnym zawodniku brazylijskim, który w tych czasach był najlepszy. Ale ja przede wszystkim wzorowałem się na Górniku Zabrze, który w tym czasie odnosił największe sukcesy w Polsce, bo doszedł nawet do finału Pucharu Europy. I moim takim idolem był Włodzimierz Lubański, wspaniały zawodnik, wspaniały napastnik, który zdobywał bramki, a ja też chciałem zdobywać bramki i patrzyłem i uczyłem się tego od niego. Którego ze swoich podopiecznych uważa pan za swój największy sukces trenerski? Było ich dużo, także ja myślę, że w tej chwili zawodnicy, których trenowałem w Akademii Piłkarskiej w Austrii, są to zawodnicy, którzy na dzień dzisiejszy grają, z tym, że oni grają jeszcze w grupach młodzieżowych, grają w Hoffenheim, grają w Stuttgarcie, jest chłopak w Aston Villa, czyli możemy jeszcze chwileczkę poczekać, czyli tutaj jeszcze tutaj nie ma jakiegoś takiego chłopaka, który by zrobił ogromną karierę piłkarską, ale tu również uważam, że wielu, wielu młodych chłopców w Śląsku Wrocław za mojej kadencji trenerskiej w Ekstraklasie zadebiutowało w Ekstraklasie, bo zadebiutował Wrąbel, zadebiutował Bartkowiak, zadebiutował Dankowski, zadebiutował Idzik, Zieliński zaczął grać regularnie. Także ja myślę, że to są takie małe sukcesy.
No i ja myślę, że dopiero taki zawodnik wyjdzie z Akademii Śląska Wrocław, z którego będzie dumna cała Polska. No oby. A jeszcze Sebastian, sprawa z panem Sebastianem Milą. To też był pana sukces, jakby nie było. Tak, to nie była na pewno łatwa sprawa, bo Sebastian był zawodnikiem już bardzo, bardzo dorosłym, rutynowanym kapitanem Śląska. Ja jako, myślę doświadczony trener i piłkarz, to co zrobiłem dla jego dobra. Cieszę się, że zakończyło się to grą jego w reprezentacji. Bardzo się cieszę, że zakończyło się to strzeleniem bramki, historycznej bramki przeciwko Niemcom. No i bardzo się również cieszę, że nasza przyjaźń przetrwała do dnia dzisiejszego. Od czasu do czasu wymieniamy jakieś SMS-y czy dzwonimy do siebie. I to jest bardzo fajnie, że nie zakończyło to się jakimś gniewaniem czy nieodzywaniem się do dziś, tylko oprócz tego, że był jakiś mały cios Sebastiana, Sebastian wie, że to było dla jego dobra i jesteśmy do dzisiaj wspaniałymi przyjaciółmi. Komu w swojej karierze zawdzięcza pan najwięcej i dlaczego? Tutaj trudno powiedzieć, bo spotkałem na drodze wielu, wielu trenerów, czyli najpierw ten najmniejszy klub Pafawak Wrocław, gdzie z juniorami też również już odnosiliśmy sukcesy, bo zdobyliśmy Mistrzostwo Dolnego Śląska. Były bardzo mocne kluby, takie jak Śląsk Wrocław, Górnik Wałbrzych. Także tutaj na pewno ten pierwszy krok trener Bukowski. Na pewno reprezentacja Polski juniorów, gdzie natrafiłem na trenera Strejlała. No i myślę przede wszystkim trener, który wprowadził mnie do gry w Ekstraklasie, czyli kiedy jako 17-latek reprezentant Polski juniorów z Wrocławia, z Pafawagu przeniosłem się do Zagłębia Wałbrzych, które w tym czasie zajęło trzecie miejsce w polskiej Ekstraklasie i niełatwo było młodemu zawodnikowi wejść do tego zespołu i od razu tam grać. No myślę na pewno trener Jerzy Nikiel, który nie bał się, który mimo tego, że występowaliśmy w pucharach Europy, pomału wprowadzać mnie do zespołu i właśnie takie drugie 45-minutowe moje granie z Uta Arad w Pucharze Europy, gdzie wszedłem w drugiej połowie, strzeliłem bramkę na 1-1, tak mi otworzyło drogę do takiej większej kariery, że w ciągu jednego dnia stałem się znany w całej Polsce. Jak pan wspominał, wychował się pan niedaleko Oporowskiej. Czy przez to pan czuje większe zżycie z klubem, ze Śląskiem? Myślę tak, bo ja jako młody chłopak nie dość, że jeździłem na większość meczy wyjazdowych z tatą. Były jeszcze wycieczki z zakładów pracy jako mały chłopak. Na przykład pamiętam wycieczki samochodem ciężarowym, gdzie ławki były w poprzek samochodu, na drewnianych ławkach się jechało na mecze wyjazdowe Śląska. W meczach we Wrocławiu byłem kibicem klubu, czyli ja byłem jednym z tych ludzi, młodych ludzi, którzy siedzieli, jeszcze nie było tak zwanego młyna w tych czasach, czyli nie było takiego miejsca, w którym zbierali się i ten doping był w sumie nie tak zorganizowany jak w tej chwili, ale ja chodziłem, czy starałem się na każdy mecz, ja przychodziłem na treningi, ja na treningach podawałem piłki, także w sumie od początku, od młodych lat ten Śląsk był w sercu i tak jest do dzisiaj. U trasie kibice, kibola tak naprawdę zostawiałem na trybunach swoje zdrowie. Pod terminarz spotkań ustawiałem swoje życie. Nie uważa pan, że zasługują oni na lepszą grę swoich piłkarzy? Uważam, że każdy kibic zasługuje na to, czy każdy fan swojej drużyny zasługuje, żeby jego drużyna była najlepsza. Niestety, no nie zawsze jest tak, że
uważam, że każda drużyna na świecie ma wzloty i upadki, bo takie firmy jak Barcelona, Real czy Ajax Amsterdam miały swoje problemy i uważam, że naturalnie każdy kibic zasługuje, ale różne są możliwości klubu, czyli w sumie wiemy, że w piłce w tej chwili ceny poszły zawodników bardzo, bardzo, bardzo w górę. Nie każdy klub stać na sprowadzanie najlepszych zawodników. Ja myślę, jest też jedna mądrość z tego, bo kluby, które miały kryzys i wykorzystały ten kryzys na wprowadzenie swoich młodych zawodników, w tej chwili osiągają sukcesy. Kluby, które poszły inną drogą, które kupowały starszych i przeciętnych zawodników z zewnątrz, tych sukcesów dzisiaj nie mają. Wojownik Śląska, legendarny mistrz Polski Tadeusz Pawłowski. Co czuł pan, kiedy ponad 13 tysięcy ludzi zostawiali naprawdę wszystko i skandowali na pana cześć? No, na pewno wielkie wzruszenie, bo to się łzy same cisną do oczu i w sumie po to się gra w piłkę nożną i tyle lat się ciężko pracuje, żeby faktycznie być docenionym przez fanów, nie? I w sumie ja w meczu, kiedy zobaczyłem tą oprawę dla mnie, kiedy usłyszałem skandowanie mojego nazwiska, kiedy trenerzy, chłopcy z zespołu, który był w tym czasie przeciwnikiem Śląska. Właśnie, no, bo tutaj trzeba podkreślić, że wtedy był już pan trenerem Wisły Kraków. Tak. No, mówili, panie trenerze, wielki szacunek, bo tego się nie da kupić. Na to trzeba zasłużyć poprzez wiele, wiele, wiele lat po prostu tych występów na boisku, szczelonych bramek, ale również swojego stosunku do tego klubu, czyli po prostu, że to był zawsze mój klub, obojętnie gdzie byłem, zawsze tu wracałem, zawsze tu przychodziłem. No i ja bardzo się cieszę, że jestem doceniany, że jestem rozpoznawalny, no ale wielu ludzi, z którymi się spotykam, obojętnie czy oni grają w piłkę, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, mówią: panie trenerze, ale pan na to zasłużył, nie? Pan jest fajnym facetem, pan również, myślę jako trener i ten człowiek, który jest medialny i dosyć popularny, również z kibicami, z fanami, czy w różnych spotkaniach, obojętnie gdzie one się odbywały, od przedszkola po więzienie, ja w nich brałem udział, graliśmy również w różnych meczach piłkarskich, także oprócz tego, że jest ta taka mała bariera tego płotu na boisku, czy tej bandy, czy tej siatki, no ja mam taki kontakt z kibicami na co dzień, bo jestem dosyć kontaktowym, że obojętnie kto obok mnie przechodzi, to mówię dzień dobry. No i chciałbym, żeby tak pozostało. Będąc trenerem Śląska, dawał pan szansę wychowankom, chłopakom z naszego regionu. Nie uważa pan, że to dużo lepsze niż ściąganie zagranicznych piłkarzy za spore kwoty? Jak się później okazuje, oni siedzą na ławce rezerwowej. Ja uważam tak. To jest filozofia klubu, filozofia trenera. My czy ja i mój sztab szkoleniowy, zaczynając pracę w Śląsku, postawiliśmy sobie taki cel, żeby było jak najwięcej chłopaków z Wrocławia, jak najwięcej chłopaków z Dolnego Śląska i próbowaliśmy to realizować, czyli tych chłopców, bo kiedy ja przyszedłem do Wrocławia, w pierwszym zespole przeważnie wychodziło na boisko 7 obcokrajowców i 3 zawodników z Polski. Później za mojej kadencji to się odwróciło dokładnie proporcjonalnie: 7 zawodników z Polski, 3 czy 4 obcokrajowców. Czyli byliśmy na dobrej drodze. Uważam
czwarte miejsce i wejście do pucharów to potwierdziło. W pierwszym meczu w Celje naszym pucharowym mieliśmy ze sobą 6 albo 7 chłopaków bardzo młodych, czyli był Idzik, był Paszewski, był Dankowski, był Wrąbel, czyli cała plejada naszych młodych wychowanków. Szkoda, że no nie udało nam się doprowadzić do końca tych naszych planów i filozofii, bo również nie ukrywam, po wejściu do pucharów nastąpił kryzys, nawarstwiły się mecze, wyjazdy, trochę kontuzji, przyszły słabsze wyniki, które zakończyły się moim zwolnieniem. Jest mi Pan w stanie powiedzieć, że na chwilę obecną w Śląsku znajduje się zagranicznych piłkarzy? Trudno mi powiedzieć, bo ja tak w sumie no, w tej chwili bardziej zajmuję się akademią, ale jestem na każdym meczu, mniej więcej widzę, kiedy raz wychodzi w pierwszym składzie 8 obcokrajowców, raz wychodzi 7, raz 9, także jest myślę około 80%, ale to było w zeszłym sezonie, nie? W tej chwili widzimy, że jest duży krok do przodu, bo może tak być, że w Płocku cały blok obronny, czyli bramkarz i 4 obrońców, może być, że to będą chłopcy z Polski. Także myślę, że w tej chwili znowu będziemy wracać do tej tendencji, gdzie będziemy to troszeczkę odwracać. I myślę również do tego zmusza nas sytuacja w klubie. Ale poza tym ja wierzę też w trenera Urbana. Dlaczego? Dlatego, że on jest trochę podobny do mnie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Że jest otwarty, jest uśmiechnięty, jest szczery. Też wprowadził w swojej karierze wielu młodych chłopców do gry. Dlatego ja takie mam nadzieje i myślę, że będzie dużo lepiej. No dobrze, teraz pytanie trochę prywatne. Czy pańska żona wspiera pana w piłkarskiej i trenerskiej karierze? Nie, no oczywiście tak, bo przecież tak byśmy nie mogli tak długo być ze sobą, bo ja mam również, moja żona była sportsmenką, trenowała lekką atletykę, była mistrzynią Polski i po prostu no wie, co to jest sport. Myślę, że również w tej chwili bardzo dobrze się zna na piłce, że potrafi świetnie ocenić mecz zawodnika. Także uważam, że mi jest łatwo, czy było łatwo, bo w sumie moja kariera to jest w większości dużo no, życia poza domem, czyli kobieta, która by tego nie rozumiała, a wiadomo, że od początku kariery mieliśmy 2 małych dzieci, czy szczególnie na początku miałem bardzo, bardzo szybko dziecko, czyli w sumie cały dom to prowadziła żona, a ja po prostu mecze, żeby się dobrze wyspać, zjeść i mieć wszystko pod nos podane i uprane. Czyli w sumie na pewno dużo, dużo, dużo pracy i te wsparcie czuję przez całą karierę piłkarską i w tej chwili trenerską też. Zawsze mówił Pan, że z każdym przeciwnikiem można wygrać. Pan już wygrał i walczy Pan dalej o życie swojego syna. Może nam Pan o tym opowiedzieć? Znaczy tak, uważam, że każdy mecz można wygrać. I to akurat nie w kontekście trochę meczu. Ja wiem, ale to... Ale jeszcze to oprócz tego kontekstu właśnie w sprawie mojego syna, no ja mam taką filozofię i wierzę w nią, bo nawet Legia tego dokonała, remisując z Realem w Pucharze Europy, czy młodzież Legii, która wygrała w juniorskiej Champions League mecze, czyli ja grając z każdym zespołem przed meczem nastawiam mój zespół na zwycięstwo. A w życiu, oczywiście, w życiu też trwa walka, bo
przynajmniej w moim wypadku, oczywiście mam taką sytuację, że mój syn jest chory i wymaga 24-godzinnej opieki. No jednak uważam, że stworzyliśmy we Wrocławiu takie warunki dla niego i dla nas, że w sumie udaje nam się to bardzo fajnie, naturalnie znowu tu wielka zasługa żony i mamy panią pielęgniarkę, która z nami mieszka i się opiekuje Piotrkiem, czyli w sumie ja mogę robić to, co lubię, ale ja lubię też z nim przebywać i w sumie każdą wolną chwilę, jak mogę z nim być, to jemu poświęcam. Ale uważam, że stworzyliśmy bardzo, bardzo ciepłą atmosferę w domu, szczególnie dla niego, żeby on się czuł bezpieczny, żeby on czuł się, że dbamy, że go kochamy, że chcemy, żeby robił postępy. Po prostu przychodzi fizjoterapeuta, który ma z nim zajęcia usprawniające, przychodzi pani lekopetka, która uczy go mówić i po prostu dzień po dniu walczymy krok po kroku, żeby chłopak szedł do przodu i po prostu, żeby kiedyś może stanął na nogi. Jakie jest pana największe marzenie? No bardzo, bardzo ciężkie pytanie. Na dzień dzisiejszy oczywiście zdrowie syna, bo to jest dla nas najważniejsze, to jest cel naszego każdego dnia, walka o jego usprawnienie, czyli na początku była walka o jego życie, w tej chwili walka o jego usprawnienie. No, każdy w życiu ma marzenie. Ja mam, może bym powiedział, w trzech dziedzinach, nie na pewno Piotrek, żeby dalej te nasze życie rodzinne się układało dobrze, żebyśmy byli zdrowi. No i sportowe. Ja nie wiem, dalej mam wiele, wiele planów w sporcie. Chciałbym, żeby one się realizowały. I tyle, nie? Bo po prostu w sumie optymizmu mi nie brakuje, chęci, entuzjazmu. Jestem normalnym, szczęśliwym człowiekiem, no i chciałbym takim zostać, ale również życzę szczęścia wszystkim ludziom wokół mnie i też również to co mówiłem, przede wszystkim zdrowie syna, żona, rodzina, no i ja, bo każdy też oprócz tego, że to jest szczęście rodzinne, to te indywidualne i chciałbym jeszcze coś osiągnąć w sporcie. Dobrze, dziękuję panu serdecznie za wywiad, panie trenerze. Byłem bardzo miło. Mi też.